Sierpień był rekordowy pod względem wartości, jak i ilości udzielonych kredytów hipotecznych. Jan Dziekoński w wyborach jeszcze nie startuje, ale swój program naprawy rynku mieszkaniowego już przygotował. Komisja Nadzoru Finansowego chce zmusić banki do udzielania kredytów ze stałym oprocentowaniem. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Derzikowski. Dziś jest wtorek, 3 października 2023 roku, a ja zapraszam Was na wiadomości dla nieruchomości. Biuro Informacji Kredytowej opublikowało najnowsze dane o sprzedaży kredytów. Z perspektywy rynku nieruchomości najważniejszą częścią danych są te mówiące o kredytach hipotecznych. Tych w sierpniu udzielono ponad 13 tysięcy. Wartość udzielonych kredytów to ponad 5 miliardów złotych. Zarówno ilość kredytów, jak i ich wartość osiągają najwyższe pułapy od ponad roku. Doradcy kredytowi zdecydowanie mają co robić. Średnia wartość udzielonego kredytu wzrosła rok do roku o 17,6%. W roku bieżącym są to 384 240 zł. Jest wyraźnie drożej. Przyczyną wzrostu wysokości udzielanego kredytu nie może być sama inflacja, gdyż ta w analogicznym okresie wyniosła blisko 11%. Za pozostałą część wzrostów odpowiada m.in. bezpieczny kredyt 2%. Kilkoro ekspertów, komentując zaprezentowane przez Big Dane, zwróciło uwagę na znaczący spadek ilości zwykłych kredytów hipotecznych, który nie jest widoczny na pierwszy rzut oka ze względu na sierpniową falę umów o kredyty w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2%. Jednym z komentujących był Jan Dziekoński i to jego proszę o kilka słów komentarza. Sierpniowa sprzedaż kredytów hipotecznych w Polsce odnotowała kolejny wzrost w perspektywie ostatniego pół roku, więc widzimy ewidentnie ekspansję jakby sprzedaży kredytów. Faktycznie skończył się taki okres spadku portfela kredytowego, on zaczął powolutku rosnąć. Natomiast interesujące są jak zawsze szczegóły, to znaczy co spowodowało ten wzrost. Dlatego mam dla Państwa kilka slajdów. Cały wzrost sprzedaży jest po pierwsze pochodną tego, że zarówno lipiec, jak i sierpień pokazały ponad dwukrotny wzrost liczby składanych wniosków kredytowych, bo one osiągnęły prawie czy około 40 tysięcy wniosków. To jest liczba zbliżona do takich lat jak 2019-2021. Co miesiąc wtedy było wniosków składanych, choć ta fala tak naprawdę składa się w około połowie z tak zwanych wniosków o bezpieczny kredyt 2%. Średnio miesięcznie było składanych około 20-22 tysięcy wniosków w lipcu, w sierpniu. Powoli ta fala jednak troszeczkę opada. I opada przede wszystkim dlatego, że prawdopodobnie wniosków zwykłych, to znaczy nie wspieranych przez bezpieczny kredyt, jest troszeczkę mniej. Dokładnie nie wiem o ile, bo niestety BIK dokładnie tego nie prowadzi, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii niestety w trakcie września w ogóle zrewidowało w dół liczbę składanych wniosków, jaką raportowało, więc do końca tego nie wiemy. Natomiast mamy twarde dane co do podpisanych umów o kredyt hipoteczny i faktycznie było ich w sierpniu 2023 roku około lekko ponad 13 tysięcy umów. To jest poziom wyższy niż na przykład w czerwcu 2022 roku, to jest ponadnie więcej niż jeszcze w grudniu zeszłego roku. Wartość tych kredytów sięgnęła też ponad 5 miliardów złotych, to też jest taki poziom mniej więcej z kwietnia, maja zeszłego roku. Czyli ewidentnie widzimy wzrost, widzimy ekspansję, chociaż warto zwrócić uwagę, że ta sprzedaż pozostaje o 20 do nawet 50% niżej niż w latach 19-21. Jeżeli natomiast wejdziemy już w szczegóły, popatrzymy tak trochę z bliska, co się składało na te liczby, to z tych 13 tysięcy umów kredytowych, ponad 5 tysięcy to były umowy o bezpieczny kredyt. Łatwo policzyć, że w takim razie umów zwykłych, to znaczy osób, które nie mogły skorzystać z bezpiecznego kredytu ze względu na wiek, ze względu na to, że już posiadały jakąś nieruchomość albo kupowały coś, co jest no, po prostu przekracza wartość tych 800 tysięcy, które jest jakąś już szczytową granicą jakby tego programu, do takich zwykłych umów było 8 tysięcy. To jest najmniej od lutego tego roku. Można gadywać, czy zastawiać to, że być może ta fala liczby, jakby rosnącej liczby hipotek,
którą widzimy od marca tego roku, a przypomnijmy, w lutym mieliśmy obniżenie buforu na ryzyko stopy procentowej, potem mieliśmy w kwietniu zapowiedzi obniżki stóp procentowych. No, w tym tle oczywiście był ten bezpieczny kredyt. Dużo osób ewidentnie musiało się zdecydować na kupno mieszkania w pierwszej połowie roku po to, żeby zdążyć przed tym bezpiecznym kredytem. I faktycznie ta teza, o której mówiono parę miesięcy temu, chyba się realizuje, ponieważ no, widzimy, że ta fala zwykłych kredytów hipotek wygasa. Oczywiście w tą lukę wchodzi bezpieczny kredyt, on zasypuje, można powiedzieć, tą dziurę, natomiast jakby w interpretacji już jakby dla uczestników rynku no ma to duże znaczenie, no bo w zależności od tego, czy chcemy sprzedać mieszkanie tanie, małe, czy drogie, duże, no to te informacje mają diametralnie różną interpretację. No, na przykład dla sprzedających duże mieszkania no to oznacza, że ten potencjalnie dobry takie okienko czasowe, sprzedażowe prawdopodobnie być może znika. Zresztą to też potwierdzają takie pierwsze dane o sprzedaży we wrześniu, o ponad 30% niższa sprzedaż mieszkań deweloperskich niż w sierpniu. To są wstępne informacje. Być może pokazuje, że też ta fala bezpiecznego kredytu zanika, bo to też słyszymy od doradców kredytowych. Z innej strony widać wzrost, istotny wzrost średniej wartości sprzedanego kredytu hipotecznego. Ta wartość spadała w 2022 roku przez to, że mieliśmy właśnie podwyżki stóp procentowych, wzrost buforu. Średni kredyt wtedy spadł około 6%. To było to takie mocne załamanie rynkowe. Natomiast od praktycznie początku roku średnia wartość kredytów wzrosła 16%. To są efekty zarówno tego buforu, jak i szybkiego wzrostu cen, który spowodował, że mamy taką, nazwijmy to, inflację kredytową. Można to nazwać pompowanie balonika też kredytowego, bo to tak się też nazywa. No i mamy też efekt oczywiście bezpiecznego kredytu, gdzie jednak jest silne dążenie do tego, żeby brać jak najwyższy ten kredyt. Średnia wartość udzielonego bezpiecznego kredytu to jest prawie 400 tysięcy. To on bardzo mocno zawyża właśnie te średnie wskaźniki. I warto też na tym tle wskazać jeszcze jedną rzecz z raportu BIK-u, mianowicie mamy obecnie połowę więcej kredytów z opóźnieniem płatności niż w 2021 roku. Łączna wartość jakby kredytów, które mają opóźnienie przekraczające 30 dni, jest prawie 5% całego portfela kredytowego. Tam jest jakaś część oczywiście kredytów frankowych, gdzie to bardziej są kwestie takie, nazwijmy to, prawno-negocjacyjne, natomiast też ewidentnie ta wartość rośnie też w przypadku kredytów złotowych. I łączny udział kredytów, które zdefaultowały, czyli no, jakby ziściło się jakby zdarzenie, że tak powiem, niespłacenia kredytu powyżej 3 miesięcy, no to jest 1,5% wartości portfela. Z jednej strony to jest mało w stosunku, powiedzmy, do nie wiem, kryzysu finansowego z 2008 roku, to jest ewidentnie niska liczba, ale no jest to trzykrotnie więcej niż jeszcze 2 lata temu. I tyle, jeżeli chodzi o dane sierpniowe. Dane wrześniowe, na razie anegdotyczne, mówią o spadku sprzedaży mieszkań, spadku ruchu w biurach doradztwa kredytowego, spadku prawdopodobnie też w biurach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, więc być może te fale takie popytowe nam w tym momencie opadły. Trudno natomiast jeszcze wyrokować, czy to jest takie przejściowe jakieś, powiedzmy, sytuacja, bo mieliśmy dużą kumulację, czy to jest bardziej trwały trend, więc trzeba to wszystko oczywiście obserwować. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Będąca dziełem Jana Dziekońskiego, marka FLTR opublikowała na swojej stronie 28-punktowy program poprawy dostępności mieszkań. Jest to dość obszerna lektura, poruszająca wiele wątków, które w końcowym efekcie mają spowodować, że przeciętnego Kowalskiego będzie stać na zakup mieszkania. Wśród proponowanych rozwiązań znajdziemy m.in. sugestie dotyczące poprawy dostępności gruntów pod zabudowę. Tych z jednej strony mamy sporo, ale często znajdują się one w okolicach, którymi deweloperzy nie są zainteresowani. Z drugiej strony atrakcyjne grunty są często zablokowane przez spółki Skarbu Państwa, Krajowy Zasób Nieruchomości czy poprzez skomplikowaną sytuację prawną. Żeby tanio budować, trzeba mieć gdzie wbić łopatę. Autorzy programu nie zapomnieli o problemach kosztowych. Tutaj wskazują oni na konieczność popularyzacji budowy prefabrykowanej i modułowej. To będzie możliwe, jeśli tego rodzaju inwestycje będą zyskiwały na popularności, co dzięki efektowi skali pozwoli obniżyć ich koszty. Kontrowersyjnie z punktu widzenia przeciętnego Polaka mogą wyglądać plany zakładające utrudnianie inwestowania w nieruchomości i czerpania dochodów z ich najmu. Na szczęście pamiętano o tym, żeby nie karać inwestorów za próbę pomnożenia środków, ale by stworzyć im alternatywę, na przykład pod postacią REITów. Czy dzięki prefabrykacji uda się obniżyć koszty budowy, a jeśli tak, to o jakiej skali obniżek można mówić?
opinię, proszę Piotra Śmieje, z marki FlixHome, oferującej domy w technologii prefabrykowanej. Czy dzięki prefabrykacji możemy obniżyć koszty budowy? Zdecydowanie tak. Głównie wynika to z tego, że po pierwsze koszty pracy ludzkiej, roboczo godzin na produkcji są zdecydowanie niższe niż koszty pracy na budowie, uwzględniając także koszty zarządzania procesem budowlanym. A dużą część osób, które dzisiaj wykonują prace budowlane w Polsce, to są pracownicy pochodzący ze wschodu, głównie z Ukrainy. I ci ludzie też prędzej czy później wrócą na Ukrainę odbudowywać swój kraj. Druga kwestia jest taka, że praktycznie nie istnieje młode pokolenie murarzy, bo młode osoby wybierają raczej inne zawody niż fizyczna praca na budowie. To będzie też powodowało, że im mniej jest osób o danej specjalizacji, tym ceny usług będą rosły. Drugim takim czynnikiem obniżającym koszty budowy jest tempo prac, czyli im szybciej prowadzony jest proces budowlany, tym niższe koszty kapitału, a koszt kapitału zawsze przenosi się na cenę końcową danego produktu, czyli im deweloper będzie musiał zapłacić wyższą ratę kredytu, tym wyższa cena mieszkania dla klienta końcowego. I trzecią rzeczą jest to, że im większy poziom prefabrykacji, tym mniej błędów później na budowie, więc ten współczynnik reklamacyjny w strukturze kosztów też będzie zdecydowanie mniejszy. Jakie skali obniżek możemy się spodziewać? Myślę, że ze względu na inflację raczej to są obniżki rzędu kilku, kilkunastu procent i być może, że to nawet będzie gra na utrzymanie obecnej struktury kosztów i zatrzymania po prostu wzrostu. Komisja Nadzoru Finansowego chce powrotu do dyskusji na temat popularyzacji kredytów hipotecznych ze stałym oprocentowaniem. Te należą w naszym kraju do rzadkości. Do tej pory KNF udało się nakłonić banki do udzielania kredytów o okresowo stałej stopie oprocentowania. Teraz chce, by oprocentowanie było stałe przez cały okres kredytowania. To potencjalnie świetna wiadomość dla kredytobiorców. W praktyce oznacza ona, że to bank będzie musiał wziąć na siebie ryzyko zmian w koniunkturze. W chwili obecnej ryzyko wyższych kosztów przeniesione jest w całości na kredytobiorcę. Środkiem do osiągnięcia celu ma być finansowanie się przez banki listami zastawnymi, a nie jak do tej pory gotówką z depozytów ich klientów. Ten sposób finansowania działalności banków jest popularny m.in. w Niemczech, Holandii, Francji czy w Danii. Przeciwnicy tego rozwiązania sugerują, że koszty związane z emisją i obsługą papierów dłużnych banki i tak przerzucą na klientów, co spowoduje wzrost kosztów kredytów. Trudno odmówić logiki tej argumentacji, choć warto pamiętać, że w krajach, gdzie banki od dłuższego czasu stosują listy zastawne, koszty hipotek są kilkukrotnie niższe. Kto powinien ponosić ryzyko kredytowania? Bank, a może jego klient? Która z opcji jest bezpieczniejsza dla rynku? Opinię proszę doradcę kredytowego Ronalda Szczepankiewicza. Stałe oprocentowanie kredytów hipotecznych przez cały okres kredytowania to marzenie niejednego kredytobiorcy, a szczególnie inwestorów nieruchomości, którzy są w stanie zaplanować cały biznes w oparciu o konkretną ratę miesięczną. Osobiście bardzo liczę, że zostanie to wprowadzone. Myślę, że dożyjemy takich czasów, ale jeszcze nie teraz. To są rzeczy, które są wprowadzane całymi latami, jak widać dekadami, być może już niebawem, ale osobiście na to bym nie liczył. Natomiast jeżeli zostanie to wprowadzone, to będzie kompletny game changer na rynku. Będzie można mrozić stopy procentowe przez cały okres kredytowania, tak jak jest to na zachodzie, za granicą Polski, jest to czymś normalnym i uważam, że jak najbardziej dobrym dla rynku nieruchomości. Oczywiście banki będą potrzebowały zabezpieczyć się na szereg różnych sposobów, ale jak widać, za granicą jest to możliwe. Pozdrawiam, Ronald Szczepankiewicz. Doradcy CBRE wieszczą świetlaną przyszłość dla prywatnych akademików. Inwestycje w tego typu budynki w Unii Europejskiej zanotowały w 2022 roku aż 50% wzrost. Do końca 2023 roku na polskim rynku ma powstać 3000 miejsc w takich obiektach i dwukrotnie więcej w roku kolejnym. W skali całej Unii zaledwie 13% studentów mieszka w prywatnych lub publicznych akademikach. Pokazuje to, że rynek jest daleki od nasycenia, a inwestycje w kolejne budynki mogą okazać się bardzo trafione. Dodając do tego fakt, że Polska jest piątym w Europie rynkiem pod względem ilości studentów, trudno nie zgodzić się z pozytywnym nastawieniem inwestorów. Poza dużą ilością rodzimych studentów rośnie też liczba studentów z zagranicy. Ci nie zawsze mają łatwo znaleźć dla siebie lokum na okres studiów. W jaki sposób radzą sobie oni na naszym rynku najmu i z jakimi problemami muszą się mierzyć? O opinię proszę Michała Grzeląskę z biura Freedom Nieruchomości. Masz absolutnie rację.
Obserwujemy coraz większą liczbę studentów, którzy zmierzają do Polski, a właśnie również do Łodzi z zagranicy. Ich sytuacja jest specyficzna. Przede wszystkim mają trudności językowe i żeby porozumieć się tutaj z właścicielami, uzgodnić wszystkie warunki, wynegocjować odpowiednie stawki. Dlatego takie biuro nieruchomości jak nasze pełni ważną rolę na rynku, ze względu na to, że oprócz negocjacji, oprócz uzgodnienia warunków, wprowadzamy ich tutaj w przepisy prawne, jak wygląda sytuacja na naszym rynku, czego można tutaj oczekiwać dodatkowo. Reprezentujemy ich przed właścicielami. Współpraca z agencjami nieruchomości to oprócz samego znalezienia odpowiedniego lokum, również wsparcie w aspektach prawnych i wynegocjowania odpowiednich stawek dla studentów właśnie z zagranicy. Tak jak wspomniałeś o akademikach prywatnych, jest to świetna alternatywa dla tych osób, gdyż przedstawiają one bardzo komfortowe warunki i szereg udogodnień. Podsumowując, choć studenci z zagranicy stają z szeregiem wyzwań na rynku najmu, to z odpowiednim wsparciem są w stanie znaleźć bardzo dobre mieszkanie na okres studiów. Z miasta akademickiego Łódź, Michał Grzeląska. Eurostat opublikował najnowsze dane o migracji. Na koniec czerwca 2023 roku zanotowano ponad 1 100 000 obywateli z Ukrainy na terenie Niemiec. W Polsce pozostało 997 000 Ukraińców. Oznacza to, że od sierpnia 2022 roku z Polski wyjechało 350 000 osób z Ukrainy, a w Niemczech przybyło ich o ponad 430 000. Dane Eurostatu mogą być odpowiedzią na doniesienia o rekordowych ilościach wolnych mieszkań na wynajem w wielu polskich miastach. Również firmy budowlane i produkcyjne mogą zacząć narzekać na braki pracowników. Osoby komentujące dane Eurostatu zauważają, że koszty życia w Niemczech są co prawda większe, ale można tam liczyć na trzykrotnie większe świadczenia socjalne niż w Polsce. W Tczewie, przy ścieżce pozwalającej na skrócenie sobie drogi pomiędzy ulicą Rejtana i Aleją Kociewską, pojawiła się kartka z komunikatem od jej właściciela. Ten mógłby co prawda zagrodzić swój teren i nie mieć chęci na nieproszonych gości, jednak zdecydował się ich tolerować, ale postawił wyraźny warunek. Przechodnie mają się odwdzięczyć, miłym dzień dobry. Ta na pozór sympatyczna historia może mieć drugie dno. Już niejednokrotnie podobne drogi na skróty były z czasem przejmowane przez lokalne samorządy. Dzieje się tak po zasiedzeniu działki, jej części lub po zasiedzeniu służebności przejścia albo i przejazdu. Wyraźne zamanifestowanie przez właściciela swojej władzy nad terenem skutecznie przerywa bieg zasiedzenia. Samorządowi trudno byłoby dyskutować z tym faktem, gdyż historia miłego właściciela trafiła już do mediów, co tworzy dla niego świetny materiał dowodowy. Niemiecki rynek nieruchomości boryka się z poważnymi problemami. Brakuje na nim około 700 000 nowych mieszkań. Mimo dużego popytu maleje liczba budynków oddawanych do użytkowania, jak i rozpoczynanych inwestycji. Rząd planuje rynkową interwencję. Składa się ona z 14 różnych działań, które mają tchnąć nowe życie w pogrążony w marazmie rynek. Mowa o zachętach podatkowych, likwidacji barier administracyjnych, ale też o odejściu od restrykcyjnych norm środowiskowych. To kolejna fala pomysłów na rozruszanie niemieckiego budownictwa. Wcześniejsze zapowiedzi budowy 400 000 nowych mieszkań nie zostały dotrzymane. Tym razem rządzący postawili na szali nawet przepisy ekologiczne, co pokazuje ich dużą determinację w dążeniu do celu. Pośrednio może to też wskazywać, że trudne do spełnienia normy narzucane przez lobby ekologiczne są jednym z ważnych czynników hamujących budownictwo mieszkaniowe i podnoszących ceny. Niemiecki, jak i polski rynek nieruchomości borykają się z niedoborem mieszkań, a tymczasem jest kraj, w którym mieszkań jest aż za dużo. O wiele za dużo. Aby wszystkie one zostały zasiedlone, potrzeba byłoby około 1 400 milionów mieszkańców. Mowa o Chinach, a sprawę opisuje Reuters. Tamtejszy rynek nieruchomości był jednym z najważniejszych składników szybkiego rozwoju gospodarczego. Jego załamanie odsłania kulisy budowania na zapas z wiarą, że kres dobrej koniunktury nigdy nie nastąpi, a pożyczone pieniądze zawsze będzie można oddać. Informacja o skali chińskich pustostanów pochodzi z ust jednego z urzędników. To rzadki przypadek krytyki tamtejszego rządu lub gospodarki. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych komentował na niedawnej konferencji prasowej, że co jakiś czas pojawiają się komentarze o upadku chińskiej gospodarki, ale póki co upada jedynie taka retoryka, a nie Chiny. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości dla Nieruchomości. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.